Hej, to Karolina. Dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący mojego podejścia do mody. Jest to materiał, który ja zapowiadałam od bardzo, bardzo dawna i przyznam szczerze, że zajęło mi dosyć dużo czasu, żeby tak naprawdę przysiąść i w końcu dla Was film o takiej treści nagrać. W późniejszej części wyjaśnię Wam, z czego to wynikało. A teraz przechodzę do sedna, czyli do kilku moich zasad, którymi ja kieruję się w szeroko pojętym świecie mody, w moich zakupach i powiem Wam też trochę o tym, jak zmieniło się moje podejście do tych kwestii na przestrzeni lat. Postaram się mówić dosyć zwięźle, ponieważ nie jest to żadna wielka filozofia, jest po prostu kilka bardzo łatwych zasad, którymi ja na co dzień się kieruję. I pierwsza z nich jest bardzo prosta i zapewne wielu z Was znana, czyli liczy się jakość, a nie ilość. Tak jak kiedyś bardzo frapowało mnie kupowanie dużej ilości trendowych rzeczy, non-stop chciałam sobie coś nowego sprawić, teraz zdecydowanie celuję w ubrania dobrze wykonane, wysokiej jakości, czasem przez to trochę droższe, ale nie stawiam na to, żeby było ich nie wiadomo jak dużo. Kolejna bardzo ważna kwestia związana właśnie z jakością, a nie ilością, jest to, że wiele z nas tak naprawdę ma ogromną szafę i mamy mnóstwo ubrań i nawet jeżeli postanowimy, że teraz stawiamy na jakość, to tych rzeczy w szafie jest po prostu za dużo. I to utrudni nam jeszcze bardziej szykowanie się rano, tworzenie stylizacji i im więcej tych rzeczy tak naprawdę mamy, tym bardziej nie mamy się w co ubrać, taka prawda. Stąd ja robię sobie regularne oczyszczania szafy. Nie jest to u mnie jakaś szczególna tradycja, po prostu robię to, nie wiem, dajmy na to 2 razy w roku, czy nawet częściej. I po prostu wyrzucam wszystkie rzeczy, jakie mam i pozbywam się tych, których po prostu nie noszę, których wiem, że od bardzo dawna nie założyłam, które już na mnie nie pasują albo które się na przykład znosiły. Kiedyś takie ubrania sprzedawałam, ale teraz po prostu oddaję je potrzebującym. Kolejna bardzo dla mnie ważna zasada to inwestycja w bazowe ubrania. Można powiedzieć, że większość mojej szafy opiera się o klasyki, o rzeczy o neutralnych kolorach, o ponadczasowych fasonach, które świetnie leżą, które tak naprawdę można między sobą komponować tak, że tworzą świetne stylizacje. Nie mam jakiejś takiej listy 10 rzeczy, które każda osoba powinna mieć w swojej szafie. A jeżeli chcecie, mogę się nad tym zastanowić i coś takiego dla Was zrobić. Ale ja upewniam się po prostu, że mam dobrej jakości jeansy, kilka par butów na różne okazje, dobre t-shirty, dobre koszule, marynarkę, jakąś dobrą kurtkę, płaszcz. Takie rzeczy, które po prostu się nie znudzą i zawsze mogę do nich dobrać jakiś ciekawy dodatek. I właśnie w tym temacie chciałam przez chwilę poruszyć kwestię trendów i tych rzeczy, które jednak chcemy sobie kupić i niekoniecznie mamy ochotę mieć w szafie tylko takie klasyki. Dlatego ja uważam, że w trakcie sezonu, jeżeli podoba nam się jakaś nowa propozycja modowa, właśnie jakiś nowy trend, jakiś fajny dodatek, jak najbardziej warto jest w to zainwestować, ale nie w taki sposób, że nagle co sezon zmieniamy sobie całą szafę, tylko jeżeli w danym sezonie są modne koszyki, tak jak teraz, to kupujemy sobie taki koszyk, żeby był on dodatkiem do naszej stylizacji, nie wiem, była moda na chokery, zawsze fajnie sobie kupić jakiś taki modny dodatek, czy też, nie wiem, bluzkę bez ramion, czy sweter taki bez ramion. Także nie można dać się zwariować i jeżeli jest jakiś trend, jakaś tendencja, która mnie podoba się, w danym sezonie spokojnie kupuję sobie taką rzecz. I teraz bardzo, bardzo ważna dla mnie kwestia to to, że nie noszę ubrań skórzanych ani ubrań futrzanych. I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo wiele z Was wie, że nadal są rzeczy w mojej szafie, które zawierają skórę. Ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli kupiłam coś jakiś czas temu, zanim wprowadziłam pewnego rodzaju zmiany w mojej szafie, nie widzę najmniejszego sensu w wyrzucaniu tych rzeczy, ponieważ wtedy one lądują na wysypisku śmieci i jeszcze bardziej zaśmiecają naszą planetę. Ja muszę kupić coś kolejnego, więc tak jak zataczać takie koło właśnie konsumpcjonizmu, którego ja nie chcę wspierać i nie widzę powodu właśnie w wyrzucaniu rzeczy, które można nosić, nawet jeżeli są ze skóry. Tak jak mówię, no, to zwierzę się nagle nie odrodzi z tej skóry, więc jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu, że noszę skórzaną torbę mojej babci, czy też pasek, czy cokolwiek innego. I jeszcze jedna ważna kwestia. Czasami po prostu robię nieświadome zakupy i nie wiem, że dany produkt, który kupiłam, ma jakąś wstawkę skórzaną i też nie staram się za bardzo
znęcać nad sobą za to, bo jesteśmy tylko ludźmi, możemy popełniać błędy i mi też się to zdarza, ale jak najbardziej unikam naturalnej skóry. Teraz mamy bardzo wiele dobrej jakości odpowiedników skórzanych. Dużo osób mówi, że nie kupi sobie nieskórzanych butów, bo to jest beznadziejna jakość, że odparzą nam się stopy i będzie nam niewygodnie. Jest coraz więcej marek, które tego typu obuwie szyją, także po prostu wystarczy zrobić mały research. I kolejna kwestia, też związana z etyką, to etyczne marki. I to jest coś, co jest największą zmianą w moim życiu w ostatnich tygodniach, miesiącach. Mówiłam o tym w ulubieńcach jakiś czas temu, obejrzałam film The True Cost, czyli film dokumentalny dotyczący przemysłu odzieżowego na świecie i postanowiłam, że nie będę kupowała ubrań w sieciówkach. I jest to duże wyrzeczenie i jest to dla mnie duży problem, stąd też wahałam się, czy taki film dla Was nagrać, ponieważ tak naprawdę nie mam złotego środka dla osób, które chciałyby wspierać etyczną modę. Pojawia się coraz więcej niezależnych, fajnych marek z wegańskimi ubraniami, czy też z etycznymi ubraniami, z dobrych źródeł. Chodzi mi tutaj głównie o to, w jakich warunkach pracują robotnicy w takich fabrykach. I mogę powiedzieć o firmach takich jak Matt and Nat, albo Beyond Skin, Reformation, Stella McCartney. To jest te kilka firm, które przyszły mi do głowy dosłownie w tym momencie. Wiem, że jest ich więcej, ale ja mam taki właśnie problem, że rzadko kiedy podobają mi się fasony tego typu ubrań. Nie zawsze podążają one za trendami i odpowiadają mojemu stylowi, lub też są bardzo, bardzo, bardzo drogie, także to jest dla mnie strasznie duży dylemat, też już o tym Wam wspominałam. Także, tak jak mówiłam, piszcie mi w komentarzach etyczne marki, jakie znacie. Jeżeli ja się z nimi lepiej zapoznam, zrobię dla Was film, może właśnie o tym, jak etycznie kupować, ale na ten moment, tak jak mówię, jest to również dla mnie dosyć spore wyzwanie. Jeżeli mogłabym w tej chwili dać Wam jakieś rady, to powiedziałabym po pierwsze, szukajcie rzeczy vintage. Ja uważam, że nie ma absolutnie nic złego w kupieniu ubrania, nawet nie do końca etycznej, albo w ogóle nieetycznej firmy. Jeżeli jest to z drugiej czy z trzeciej ręki, wtedy właśnie promujemy ten modowy upcycling i sprawiamy, że nie jest produkowane więcej nowych rzeczy, tylko wykorzystujemy coś, co już zostało zrobione, także to jest na pewno moim zdaniem bardzo fajna wskazówka. I jeszcze jedna to szukajcie w szafie swoich najbliższych, w szafach swoich babć, moda zatacza koło. Ja mam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy w swojej szafie, które należały do mojej babci, jednej, drugiej, do mojej mamy. I teraz są bardzo, bardzo modne i bardzo często pytacie się mnie, gdzie kupiłam daną rzecz, a ja po prostu znalazłam to w szafie na przykład babci, także też jest to dosyć fajna wskazówka. Zawsze możecie wymieniać się ubraniami ze swoimi znajomymi, chodzić na jakieś swapy, także no opcji jest kilka. I na koniec ostatnia moja rada to kupuję rzeczy tylko i wyłącznie zgodne z moim stylem i tutaj mam na myśli, nie chodzi mi o to, żeby się jakoś przypiąć sobie jakieś łatki, że mój styl jest grunge'owy albo mój styl jest elegancki, tylko zawsze kupuję ubrania, które wiem, że pasują do mojej osobowości. I jeżeli nawet jakiś trend strasznie mi się podoba, ale kiedy zakładam na siebie dane ubranie, czuję, że jestem przebrana, a nie ubrana, po prostu tego nie kupuję. Ja jestem osobą, która lubi mieć poukładane życie, w związku z czym lubię mieć jakiś taki motyw przewodni, w mojej szafie również. Stąd jest to też jedna z moich ważnych zasad, która często sprawia, że nie ulegam pokusie jakimś takim bezmyślnym zakupom. Podsumowując też, moi drodzy, można powiedzieć, że moją filozofię modową można by podpiąć pod slow fashion. Interesuję się tym tematem od jakiegoś czasu. Polecam Wam serdecznie bloga Joasi Gloga ze Style Digger, którą ja followuję chyba, nie wiem, odkąd skończyłam 13-14 lat, od gimnazjum. Nie czytałam co prawda jej książki, ale jest to na pewno na mojej liście. Znajdziecie tam bardzo wiele porad dotyczących tego, jak kupować z głową, czym jest tak naprawdę powolna moda, bardzo wiele fajnych rekomendacji i wskazówek, jak dbać o ubrania, gdzie je kupować, jak
zorientować się w tym całym świecie i jak stawiać na jakość bardzo, 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 bardzo dobre źródło informacji. Także pozdrawiam ja się z tego miejsca. To są już wszystkie moje modowe zasady. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy macie złote reguły modowe, jakie znacie etyczne marki. Po prostu powiedzcie mi, co sądzicie o dzisiejszym filmie. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.